Narodowe Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl. Przed potyczką z Międzychodem zespół Roberta Kościuka wygrał na wyjeździe z MKK Gniezno i z nadzieją na pierwszy sukces na własnym obiekcie przystępował do kolejnego spotkania. To zaczęło się idealnie. Koszykarze z Wrocławia do ogromnej, jak zawsze, zawziętości dodali sporo dobrego basketu. Byli skuteczni w ataku i agresywni w obronie. Efektem tego wygrana pierwsza kwarta 17-13. W drugiej odsłonie meczu nadal widzowie zgromadzeni w hali Uniwersytetu Medycznego byli świadkami wyrównanego spotkania. Gra toczyła się w systemie punkt za punkt, a po 10 minutach na tablicy wyniku widniał rezultat 24-21 dla Gimbasketu. Wszyscy obawiali się trzeciej odsłony meczu. W poprzednim sezonie zazwyczaj w tej części rywale wrocławian odskakiwali punktowo i często decydowali o losach spotkania. W sobotniej rywalizacji było jednak zupełnie inaczej. Gimbasket nadal grał bardzo dobrze. Sokół Międzychód nieco lepiej niż przed przerwą, co dawało nadal wyrównany mecz i przed ostatnią kwartą Gimbasket prowadził różnicą jednego punktu. Czwarta część meczu zadecydowała o losach. W starciu dwóch ekip z podobną formą często wygrywa ta bardziej doświadczona. Młody zespół Kościuka wyraźnie wyszedł speszony możliwością wygrania pierwszego meczu w sezonie u siebie. Stracił skuteczność, notował straty, przestała również funkcjonować obrona. Dodatkowo z parkietu za 5 fauli musiała zejść dwójka liderów drużyny. Sokół nie grał może wielkiej koszykówki, ale regularnie punktował i w efekcie wygrał tę część meczu różnicą 11 punktów, a w konsekwencji zwyciężył w całym spotkaniu 57-47. Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl